Pałac Branickich w Białymstoku to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Wybudowany w stylu późnobarokowym, określany mianem Wersalu Podlasia, Wersalem Północy, a także Polskim Wersalem. Początki pałacu sięgają XVI wieku. Murowany zamek w stylu gotycko-renesansowym został zbudowany przez królewskiego architekta Hioba Bredfusa, następnie przebudowany w stylu późnobarokowym. W czasie wojny w 1944 roku zniszczony. W latach 1946-1960 odbudowany i oddany w użytkowanie Akademii Medycznej, aktualnie Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku. W XVI wieku na tym terenie był dwór sekretarza królewskiego Mikołaja Raczkowicza. Po jego śmierci żona Katarzyna Wołowiczówna wniosła go do majątku drugiego męża Piotra Wiesiołowskiego, marszałka Wielkiego Litewskiego. Za jego czasów wzniesiono gotycko-renesansowy zamek z fosą. Syn Piotra Krzysztof nie pozostawił potomków i dobra przekazał skarbowi Rzeczpospolitej. Zasługi położone w wojnie ze Szwedami te dobra otrzymał Stefan Czarniecki, który przekazał je swojej córce Katarzynie Aleksandrze, żonie Jana Klemensa Branickiego, stolnika koronnego. Od tego czasu zamek stał się siedzibą rodu Branickich, herbu Gryf. W XVII wieku Stefan Mikołaj Branicki, ojciec hetmana Wielkiego Koronnego, zlecił przekształcenie zamku Wiesiołowskich w barokową rezydencję. Z dawnego zamku pozostały tylko zarysy bastionu. Istnieje także legenda o podziemnym przejściu między zamkiem i wieżą stojącego w pobliżu kościoła farnego, który w XVII wieku również był przystosowany do obrony. W XVIII wieku dokonano dalszej rozbudowy pałacu już na polecenie Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli Poniatowskiej. Dobudowano skrzydła boczne, dziedziniec objęto podkową, wnętrza urządzono w stylu rokoko. Wyposażono w rzeźby i malarstwo. Pomiędzy dziedzińcami wstępnym i honorowym w 1757 roku stanęły jeszcze dwie monumentalne rzeźby Redlera: Herkules walczący ze smokiem i Herkules walczący z hydrą. Po upadku Rzeczypospolitej pałac trafił w ręce króla Prus, a następnie przeszedł w ręce cara Rosji Aleksandra I. W XIX wieku, w czasie zaboru rosyjskiego, został doszczętnie rozgrabiony. W wieku XX, w czasie I wojny światowej, mieścił się tu szpital polowy. A w 1944 roku pałac w 70% został zniszczony przez wycofujących się Niemców. Reszty dzieła zniszczenia dokonała Armia Czerwona. Na szczęście pałac został odbudowany, a aktualnie trwają prace rekonstrukcyjne ogrodów barokowych, aby przywrócić je do stanu z XVIII wieku.